To było upalne lato 2009 roku. Piłkarze Legii Warszawa z rocznika 1992 po raz pierwszy od ponad 40 lat awansowali do finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Po zwycięstwie pierwszego meczu nad Jagiellonią losy tytułu miały się rozstrzygnąć w drugim meczu, gdzie Legia zmierzyła się z Lechem Poznań. Po 7 latach spotkaliśmy się z 4 uczestnikami tamtego turnieju: Jakubem Szumskim, Bartoszem Bereszyńskim, Marcinem Kamińskim i Jędrzejem Łągiewką. Z Lechem to zawsze potyczki, nawet w Ekstraklasie są bardzo ważne. Tutaj też również u mistrza gramy, więc też był bardzo ważny mecz. Niestety. Chodź buty, panowie. Sędzia też spokój. Zyry, chłopie, wrócić z medalem do domu. Wtedy te mecze też nie były takie powszechne właściwie. Z Legią graliśmy bardzo rzadko. I też nie było też takiego okazji, żeby tego przeciwnika gdzieś to analizować. Ale wiadomo, sam mecz gatunkowo można powiedzieć na podwyższonym ryzyku. Też dla nas, bo to był mecz o być albo nie być w tym turnieju. Prawda? Po pierwszym przegranym z Krakowią, gdzie właściwie oni oddali chyba 1 czy 2 strzały, skończyło się 1-0 dla nich i właściwie każdy inny wynik niż wygrana nasza z Legią już by nam tego mistrza nie dało. Zwycięstwo już zapewniłoby Legii tytuł mistrzów Polski, ale to Lech po golu najlepszego na boisku Michała Jakubowskiego objął prowadzenie w 15 minucie meczu. Wraz z upływem czasu gęstniała także atmosfera, zwłaszcza po zagraniu piłki ręką w polu karnym przez Marcina Kamińskiego, czego jednak nie zauważył sędzia tamtego spotkania. Mimo kilku dogodnych okazji z obu stron, wynik nie uległ już zmianie. No dobra, trochę szczęścia. No, w drugiej połowie sędzia ewidentnej ręki w polu karnym nie gwizdnął, nie wiem, z jego powodu. No. Szczęścia brakowało i wykończenie. Żal, takie rozgoryczenie? No oczywiście, z Lechem przegrać, naprawdę to jest wojna między dwoma klubami. No. Niestety nie wyszło. Z perspektywy boiska pamiętam dobrze, ale wygranych się nie sądzi. Jak Kamyk był uczciwy, to po latach może... Może oddać ten medal. Emocje długo buzowały u piłkarzy obu drużyn. Po zakończeniu meczu doszło jeszcze do przepychanek na środku boiska. Wiadomo, że siłą rzeczy gdzieś to działa, tak? Że jednak gdzieś ten Lech Legia to samo wokół się buduje. I tak samo gdzieś po meczu to spięcie, które było na boisku. Gdzieś tam niepotrzebne słowa padły i jakieś drużyny się zbiegły. Wiadomo, gdzieś chwilowe napięcie, bo każdy w tych meczach chce odnosić zwycięstwo i widać było, że atmosfera przez całe spotkanie była napięta. Bodajże nie było tego pokazanego materiału, ale tam spięcie było, aczkolwiek Legia potem potrafiła się zachować bardzo fajnie i zrobiła nam szpaler. Prawie każdemu jednej osobie nie podali ręki, która gdzieś zaczęła tę burdę, ale w większości potrafili pogratulować, podziękować i później było widać wspólne zdjęcie, więc to była rywalizacja taka na boisku, ale zdrowa rywalizacja, wiadomo. Jakie łączą relacje te dwa kluby, aczkolwiek po meczu z każdym przybiliśmy piątkę, pogratulowaliśmy sobie, pogadaliśmy i myślę, że to było gdzieś tam fajnie zrobione. Troszeczkę z ławki oczywiście, było dużo podpowiedzi, dużo krzyków, to też powodowało, że ta atmosfera na murawie gęstniała i też dlatego tak na koniec doszło do kilku przepychanek, jakieś tam ptaszki słowne, a to normalne. Będą seniorami, będą chłodni, na to spoglądali. Też mimo tej napiętej atmosfery gdzieś tam w hotelu, jak musieliśmy iść do naszego fizjoterapeuty przez ich piętro, wiadomo, spotykaliśmy ich, ale to też raczej były takie spotkania gdzieś uprzejme, normalne, gdzieś, żeby sobie chwilę pogadać, pośmiać się tam. No nie było tak, że jakieś nerwy kogoś dopadały. Ja chyba pamiętam taką sytuację, my mieszkaliśmy piętro niżej niż Legia i pamiętam, że właśnie tak jak zostało to wcześniej wspomniane, któryś z naszych fizjoterapeutów mieszkał na poziomie Legii i któryś z naszych mniejszych chłopaków, bodajże Michał Fertykowski, 9-4, bodajże ten najmłodszy, najmniejszy, gdzieś tam go chłopaki z Legii złapali, coś tam zaczęli do niego mówić, czy tam gdzieś dyskutować, on biedny nie wiedział, co ma zrobić, na szczęście paru z naszych chłopaków szło i gdzieś tam to się rozeszło po kościach, ale nie, bodajże chyba było jakieś wspólne przed finałem. Przed finałami było jakieś wspólne, nie wiem, grill czy coś takiego. Nie, tam naprawdę były relacje ok. Na boisku się na 90 minut się zapomina to, co tam nas łączy, ale po meczu są jak najbardziej fajne te relacje. Można pogadać z każdym z tych chłopaków do dzisiaj. Wiadomo, gram teraz Legii, z wieloma utrzymuję kontakt, rozmawiamy normalnie, mimo że
że wtedy na boisku występowaliśmy przeciwko sobie. Spośród piłkarzy z tej fotografii kilku zawodników zdążyło już zagrać w pierwszej reprezentacji Polski, a kilkudziesięciu wciąż gra w piłkę na szczeblu centralnym. Jednak wiele obiecujących karier nie potoczyło się zgodnie z planem. Tych takich już totalnych gdzieś tam chłopaków, którzy nie osiągnęli tego, no to na pewno Mateusz Olszak, który na tych mistrzostwach był chyba największą gwiazdą w naszym zespole, przyszedł z pierwszego zespołu, zszedł na mistrzostwa Polski. Po debiucie w Pucharze Polski z Arką strzelił piękną bramkę, więc na pewno to był zawodnik, którym wszyscy pokładali największe nadzieje. No i wtedy wcześniej wspomniany już Michał Fertikowski, który z rocznikiem 92, 94 rocznik dawał sobie radę. Wiadomo, fizycznie odstawał, ale umiejętnościami na pewno był to bardzo ciekawy chłopak. Nie mam pojęcia, gdzie teraz gra, no ale wydaje mi się, że stać go wtedy na więcej i na pewno to ci dwaj zawodnicy, o których ja spodziewałem się, że osiągną najwięcej. Wiadomo, że takim zawodnikiem, który u nas robił dużą różnicę, jak grał, to było widać właśnie w pierwszym meczu pauzował za kartkę Michu Jakubowski, a w drugim już z Legią. Jak wsiadł na rower, to mieli naprawdę ogromne problemy, dlatego myślę, że w tamtym momencie w naszej drużynie to był taki zawodnik, chyba najbardziej się wyróżniał. Zresztą strzelił dwie bramki, które nam umożliwiły właściwie pojechanie na ten mistrzostwa. To znaczy u nas chyba taką osobą, która najlepiej się zapowiadała, był Przemek Mizgała, który... No wystarczy powiedzieć, że już gdzieś tam w wieku 18 lat byliśmy już tam mniej więcej piłkarsko ukształtowani, a w każdym meczu zmieniał go z ławki Rafał Wolski, także myślę, że to już wszystko mówi o jego umiejętnościach. W drugim meczu po usłyszeniu wyniku 2-0 dla Lecha jesteśmy trochę rozczarowani. Graliśmy bardzo dobrze w trzech meczach. Piłkarsko najlepsi moim zdaniem jesteśmy. Wygraliśmy tutaj 3-2. Te mistrzostwo też nie jest źle, ale zawsze ten niesmak jest. Słuchaj, wygraliśmy mecz z nimi, to cieszy, ja to tam garnę. Ronaldo nie strzela. Ale jojo, cudnie grałeś, chłopak, no co ty się przyjmujesz? Ronaldo nie strzela, ty wiesz. Chodź. No te smutne miny takie, w ogóle się nie cieszycie, mecz wygrany przecież. Mecz wygrany, ale mistrzostwa nie ma, to był nasz cel od początku sezonu, no trudno, tak się mówi. Niewykorzystane sytuacje z Lechem się zemściły. Rywalizacja Legii z Lechem na turnieju w Dębicy kończyła się w gorącej, pełnej napięcia atmosferze, ale była też początkiem dla kilku znajomości, które przetrwały do dziś. Na boisku, jak się wychodzi i się gra przeciwko sobie, to jest zawsze rywalizacja i gdzieś tam te przyjaźnie trzeba zawiesić i zostawić. Ale gdzieś później, czy gdzieś na tej karze, jak jesteśmy, no to normalny kontakt i tym bardziej, że też i przeżywaliśmy piękne chwile i te takie fatalne i to wszystko razem, więc gdzieś te wspomnienia czy nawet kontakt do dzisiaj jest i na pewno to też jest fajna sprawa, że pomimo tej atmosfery, która jest wokół i wiadomo, że każdy z nas żyje i wie, jak to wygląda pomiędzy klubami, to jednak no, my jesteśmy też ludźmi i jesteśmy znajomymi nie tylko z boiska, więc gdzieś ten kontakt cały czas jest.